Jestem wciąż z programu, tylko trzy pierwsze odcinki poświęcimy na zapoznanie się z Woodym, głównym bohaterem programu. Nauczysz się także zostawiając pułapki na wrednego sąsiada. Do wydania poleceń Woodiemu służy myszka. Umiesz wskazić myszki nad przedmiotem lub miejscem, do którego chcesz go wysłać. Teraz wystarczy nacisnąć lewy przycisk myszy. By Woody wykonał polecenie wyświetlane na pasku czynności. Wyślij teraz Woody'ego do zielonego znacznika znajdującego się na lewo od niego. Świetnie. Wyślij teraz Woody'ego 6 drzwi do pokoju A. Tam znajdziesz kolejny cel. Kliknij myszą na drzwi. Dobrze. Jak widzisz, na ekranie wyświetlany jest tylko fragment domu. Zawartości ekranu możesz przewinąć myszką lub nacisnąć czołki kursora. Tak, strasznie. Kurwa, ale głośno. Za głośno. Cisz to, kurwa, mać. Kurwa, o, naleźcie. Wracaj. Drzwi na tylnej ścianie domu prowadzą na inne piętro, do drzwi znajdujących się dokładnie nad lub pod nimi. Aby wysłać Woody'ego do trzeciego celu, możesz kliknąć na drzwiach, a następnie na celu lub po prostu kliknąć na celu w pokoju C. Woody sam znajdzie drogę. Tu rozdupę. Co dalej? No, dobra, tu, C, kurczę się tu. Gratulacje, potrafisz już kierować Woody. Wiesz, jak poruszać się między pokojami, piętrami oraz jak przechodzić przez drzwi. Rup! Wyślij teraz Woody'ego przez drzwi wejściowe, by zakończyć pierwszy odcinek treningowy. No. Naruszcie. Wyjdziesz stąd. Ła. Już, misio, spokój. Już, tak? Chodź, tu, do tego. To ja już. Walczysz tam? Zakończone na kamicie, zakończone zajebiście. Co dalej? Kurs zwycięstwo. Dawaj. Ojej. Tak, kajka to dzisiaj manko, witajcie w nowej serii. Sąsiedzi z piekła rodem, słodka zemsta. Zajebiście, nie? Witam, mówi Joe. Przyjrzyjmy się teraz innym umiejętnościom Woody'ego. Woody może oglądać różne przedmioty. Wystarczy wskazać je myszą i kliknąć tak, przyciskiem myszy lewym. Spróbuj teraz podejść do rośliny. Linki. Roślinki, kurde. Dobrze, niektóre użyteczne przedmioty schowane są w szufladach, komodach i innych meblach. Wszystkie znalezione przedmioty umieszczane są w twoim ekwipunku. Okno ekwipunku znajduje się w dolnej części ekranu. Kliknij teraz przyciskiem myszy na komodę. Woody podejdzie do niej, otworzy ją i zabierze wszystkie przedmioty znajdujące się w środku. No i ta komoda. A tu. Na rusztyłek. Świetnie, Woody znalazł nowe przedmioty. Umieść wskaźnik myszki na niektórych. Wskaźnik myszki na niektórych przedmiocie, a po chwili na ekranie pojawi się jego opis. Przedmioty z okna ekwipunku mogą być używane z przedmiotami występującymi w świecie gier. Gry.
Użyj teraz flamastra na obrazie wiszący w pokoju A, a na piętrze. W tym celu kliknij nowym przyciskiem na flamaster, a następnie na jakiś obraz. No, ten obraz. Tu. No, już! Co? Co ty tu dużo mnie dzieje? Chodź, Misiu. Misiu, chodź. Przytulę cię, chodź, podziaszku. Chodź, podziaszku, do mnie. Chodź, podziaszku. Chodź, się pogadzę, no chodź, Misiu. Misiu, chodź. Chodź pograć, chodź. Czego? Kurwa, ale się nie zobaczysz.